Za nami jeszcze turniej Burzaka w ramach 75-lecia Burzy Rogi, a ze mną główny organizator przedsięwzięcia Przemysław Kubuszek, prezes Burzy. Przemku, kilka słów o turnieju dla dzieci i o dalszej części naszej dzisiejszej zabawy w ramach tego zacnego jubileuszu Burzy. Zaczynamy od turnieju Młodzika Roślin 2012. Zaszczyciły nas obecnością takie drużyny jak Beniaminek z Rzeszowa, czy dwie drużyny Karpat Krosno, Polonia Kopytowa, Piastowia, miejsce Piastowe i jest z nami Kowal Sanok. Mamy fajną, mocną obsadę, turniej na wysokim poziomie. Nasza drużyna spisuje się bardzo fajnie. Wygrywamy, przegrywamy, najlepiej. Bawimy się dobrze. Jak dotychczasowe wyniki, jak na tle tak mocnych rywali, jak Karpaty Krosno czy Kowal Sanok, spisuje się drużyna Burzy? Bo z tego co obserwuję, to rywalizuje jak równy z równym. Mamy w drużynie kilku nowych graczy, którzy dzisiaj zeszli nam kadrę. Już fajnie rukują, będą z nami na następny sezon Młodzika Rocznika 2012. Ogólnie wyglądamy bardzo dobrze. Cieszę się z tego, że możemy wygrywać jakieś mecze, bo wtedy morale drużyny jest dużo wyższe. Co po zakończeniu pierwszej części, czyli turnieju Młodzika, co tu dalej fajnego będzie się działo na tych obchodach 75-lecia Burzy? O 15 mamy mecz Karpaty Krosno i seniorzy Burzy Rogi. Bardzo dziękuję zespołowi Karpat, że zaszczycił nas swoją obecnością i że przyjął zaproszenie. Karpaty Krosno mają w tym roku 95-lecie, my mamy 75 lat, bardzo fajnie to się wszystko łączy. Ale po tym meczu gramy taką wisienkę na torcie, mamy mecz oldboyów, wszystkich graczy, którzy reprezentowali kiedyś Burzy Rogi. Jest ich naprawdę dużo, zgłosiło się ponad 30 osób, będzie fajnie. Dzisiaj jesteśmy na turnieju Burza Cup, gdzie rozegraliśmy turniej dwoma składami. Pierwszy i drugi rozegrali bardzo dobre mecze, organizacyjnie też tutaj bardzo fajnie to wyglądało. Także dużo gry, dużo ciekawych akcji. Myślę, że nowe doświadczenia zabrał nasz rocznik w dużej mierze w dwóch składach. Także wydaje mi się, że naprawdę organizacyjnie jest tutaj top. Wydaje mi się, że nasz zespół chyba wygrał te całe rozgrywki, ale to jeszcze zobaczymy na koniec rozgrywek. I za nami Burzaka. Przechodzimy do części dla nieco starszych piłkarzy. Za moment pojedynek pierwszej drużyny Burzy z Karpatami, a później będziemy mieli tradycyjny mecz, w którym połączymy pokolenia obecnych, byłych burzowców, byli zawodnicy Oldboye, a ze mną członek zarządu Burzy Rogi, Damian Kubusiak. A więc tak, no zaczęło się to 9 lat temu. Rozrosło się to do momentu, w którym teraz jesteśmy. Jest to 9 lat gry. Od początku przyjeżdżali to zawodnicy starsi, młodsi, 40-50 lat. W tym momencie jest ich około 30-40. Musieliśmy zmienić formułę. Wcześniej to było Burza kontra byli zawodnicy. W tym momencie to będzie tylko i wyłącznie mecz Oldboye. Burza, byli zawodnicy kontra byli zawodnicy. Jest ich tak wielu, że w tym momencie możemy spokojnie wystawić dwie jedenastki, a nawet trzy. Jest ich na tyle dużo, że w każdym roku przybywa ich. Przyjeżdżają z Polski, Kraków, Wrocław. Naprawdę każdy koniec Polski ktoś przyjeżdża. Mieliśmy już z zagranicy nawet chłopaków, także naprawdę chcą przyjeżdżać i chcą grać. Zrobiliśmy to po to tylko, żeby chłopaki się ruszali, żeby oni chcieli, żeby oni przyszli tutaj z nami pogadać. Posiedzieć. Niekoniecznie tylko samym sport. Jednak rzesza tych zawodników, którzy grali kiedyś, oni chcą wrócić, oni chcą z nami tutaj być, pogadać sobie, nie wiem, posiedzieć, coś zrobić. Jakiś starszy.